Blue Banana jest to gra marki Piatnik z prawdziwym niebieskim bananem w środku. Przeznaczona dla graczy powyżej 10 roku życia, 2 do 5 osób. W opakowaniu mamy karty, żetony oraz figurkę niebieskiego banana. Po wyjęciu z opakowania wygląda to w ten sposób. Jest jedna taka karta, jest dużo kart dwustronnych, które mają złe kolory przedmiotów na nich przedstawionych. Jest niebieski, plastikowy, ale taki dość miękki banan. Są żetony mniejsze, żetony większe. Są to żetony niebieskiego banana. Naszym celem jest zebranie jak największej liczby kart. O tym, jak zbierać karty, za chwilę. Najpierw przygotujmy się do gry. Tasujemy wszystkie karty, odkładamy 16 kart. Stos z 16 kart odkładamy na bok, zakrywamy go kartą trybu gry, zielonym ptaszkiem do góry. Pozostałe karty rozkładamy na mniej więcej równych 8 stosów. Powiedzmy, że mniej więcej są równe te stosy, układamy je w ten sposób. W środek wkładamy niebieskiego banana. Kolory motywów na tych kartach nie są przypadkowe. Tutaj jest pewien system, w jakim zostały one tak, a nie inaczej zrobione. Na przykład mamy tutaj żabę. Żabie przypisany jest kolor zielony. Ona jest tutaj w kolorze niebieskim. Na drugiej stronie żaby będzie zielony wieloryb. Dokładnie. Zielony wieloryb. On powinien mieć ten kolor, a żaba powinna mieć ten kolor. Następna karta. Jest tutaj zielony banan, czyli na drugiej stronie będzie żółta żaba. Dokładnie tak. I w ten właśnie sposób zostały te karty stworzone. Przedstawiają one symbol w kolorze, który ten kolor powinien mieć symbol znajdujący się z drugiej strony karty. W tym wypadku będzie tam różowy kapelusz. Tak jest. Jak to powinno wyglądać, jest w instrukcji zapisane. Tutaj jest strona poświęcona motywom w odpowiednich, przypisanych dla nich kolorach. Ta instrukcja w trakcie gry powinna leżeć tak, aby każdy mógł ją widzieć. Gra trwa 8 rund. Do tego są nam potrzebne te karty. Tu jest 16 kart, bo na każdą rundę bierzemy dwie karty. Pierwszy z graczy wyciąga ze spodu talii dwie karty i kładzie te karty w ten sposób, żeby każdy z graczy widział, co się na nich znajduje. Czyli w tym wypadku, w tej rundzie, będziemy zbierać to, co się znajduje od spodu kart. Tutaj jest fioletowy banan. Możemy się posiłkować instrukcją, sprawdzić, jaki motyw jest w kolorze fioletowym. Będzie tam żółty bakłażan. Tutaj mamy różowego bakłażana, więc możemy się też posiłkować instrukcją, choć z czasem to już wchodzi w pamięć i się po prostu pamięta. Z drugiej strony będzie flaming w kolorze fioletowym. Zbieramy rzeczy fioletowe, rzeczy żółte, motyw flaminga i motyw bakłażana. Rozpoczyna się gra. Flaming, flaming, flaming. Jest żółty, jest flaming. I stop, nie możemy dalej już nic zebrać. Bierzemy banana. Na tym runda się kończy. Odwracamy teraz karty, sprawdzamy, czy wszystko zostało poprawnie wzięte. Jest flaming, jest kolor żółty. Kolor żółty, jest flaming, żółty, flaming. No, to mniej więcej tak by wyglądało. O czym nie powiedziałam przed początkiem gry, każdy z graczy dostaje mały żeton banana, ponieważ gdy popełnimy błąd, będziemy musieli oddać tyle kart, ile mamy żetonów bananów. Jeżeli ja w tym momencie popełniłabym jakiś błąd, musiałabym oddać jedną kartę. Gracz, który wziął niebieskiego banana, oczywiście jeśli wziął go poprawnie, czyli jeżeli faktycznie nie było już ruchu, zabiera karty zadań i będzie je miał do swojej punktacji, dorzuca do swoich kart. Karty te będą nam potrzebne do zliczenia punktów na koniec gry. Runda druga. Bierzemy dwie kolejne karty, kładziemy je na środku i musimy wziąć to, co jest pod nimi. Kolor czerwony oraz banan. Kolor czarny oraz flaming. Karty z takimi motywami, z takimi kolorami zbieramy. Tak jak w poprzedniej rundzie.
Gdy już nie będzie możliwości ruchu, gracz bierze niebieskiego banana. Pierwszy, który zauważy, że nie ma możliwości ruchu, złapie banana, bo to jest punktowany ruch, więc warto się przyglądać i warto tego banana łapać, ponieważ później dostajemy dodatkowo jeszcze te dwie karty. Jest czarny flaming. Czerwona piłka, no tak, to jest kolor pomarańczowy, a nie żółty. Z odległości wydawało mi się, że jest to żółty. W tym momencie ja bym nazbierała złe motywy, więc miałabym sporo kart do oddawania, chociaż mam jeden żeton, więc nie aż tak sporo, ale mając więcej żetonów, no byłoby niestety tych kart więcej. A jak zdobywać żetony? Gracz, który w danej rundzie zdobył najwięcej kart, dostaje jeden mały żeton. Jeżeli jest remis, wtedy każdy z graczy z największą ilością kart dostaje żeton. 5 małych żetonów uprawnia nas do wymiany na jeden duży żeton, a mając jeden duży żeton, nie zbieramy już dalej żetonów. Gra wydaje się lekko skomplikowana i być może po obejrzeniu tego filmu też jeszcze Ci się tak to wyda, ale zapewniam, że pierwsza, druga, trzecia rozgrywka i wszystko się już zapamiętuje. Są tutaj jeszcze dwa inne warianty rozgrywki, ale o tym już nie będę teraz opowiadać. Warto przeczytać instrukcję, bo tam wszystko jest opisane, o co chodzi w innych wariantach. Są to warianty dla bardziej zaawansowanych graczy, są troszkę trudniejsze. Blue Banana gra na refleks, na szybkość, na spostrzegawczość, zmuszająca do myślenia, do wytężania szarych komórek. Więcej o grze na blogu w opisie do filmu jest link, bardzo gorąco tam zapraszam. I zapraszam też na playlistę planszówkową. W ostatnim czasie pojawiły się też inne recenzje, nowości od Piatnik dla młodszych dzieci. Tutaj mamy Banan 10+, tam były gry dla trochę młodszych dzieci, więc warto zajrzeć, warto poczytać, warto obejrzeć filmy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.